od kiedy nauczyłem mówić się nie i zachowywać się w sposób nie, to w moim życiu jest coraz więcej sukcesów. Spełniam swoje marzenia, swoje cele. Jak ja zacząłem mówić o moich celach w ogóle w rodzinie, wśród moich bliskich, o moich marzeniach, to uwierzcie mi, że 90% tych osób się ze mnie śmiało. Że to jest dziecinne, że to jest żałosne, że tak się nie da, że to jest niemożliwe. Nie wyjdzie ci, nie uda ci się. Nie. Wszystko było na nie. Z każdym dniem udowadniam im, ale przede wszystkim sobie, że wszystko, co zaplanowałem, wszystko, o czym marzyłem, się spełnia. I komu jest łyso? Komu jest łyso? Cześć wszystkim, cześć ciarosy. Ja jestem CiaRo UsaGo, od ponad 11 lat pracuję jako stylista fryzur, ale w międzyczasie robiłem też strasznie dużo innych rzeczy, dlatego mam o czym mówić. I też po to stworzyłem ten kanał. Jeśli chcecie trochę się o mnie dowiedzieć i wejść do mojego świata, to serdecznie zapraszam do subskrypcji mojego kanału, a jeśli film wam się spodoba, to zostawcie kciuka w górę. Zapraszam. Dostawałem od was strasznie dużo wiadomości i komentarzy, jak nauczyłem się asertywności, jak do tego doszło. Więc stworzyłem taką serię, krótką serię o asertywności. To jest pierwszy odcinek z tej serii, czyli asertywność w pracy. W tych wszystkich odcinkach z tej serii powiem wam, co przyczyniło się do tego, że jestem teraz tak, jak ja to mówię, agresywnie asertywny. Bo w asertywności nie chodzi o to, żeby kogoś krzywdzić, ale chodzi o umiejętność powiedzenia słowa nie. Nie musisz zawsze mówić tak. Pamiętaj o tym. Dzisiaj skupimy się na asertywności w pracy i słuchajcie, ja nie jestem żadnym coachem, ja nie jestem żadnym tutaj, wiecie, jakimś nie wiem kim. Ja jestem po prostu CiaRo UsaGo, jestem zwykłym człowiekiem, który mówi wam o swoich doświadczeniach i jak doszedł do takiego myślenia, że jest tak, a nie inaczej. No i tyle. Po prostu jestem w tym wszystkim naturalny i prawdziwy. Z żadnych jakichś tregieli. Uwierzcie mi, serio. Nienawidzę shitu i kłamstwa. Pracodawcę dobrze jest szanować, jeśli on szanuje ciebie. Jeśli tak nie jest, to albo z nim porozmawiaj, albo szachmat i nie ma. Pamiętaj, że w dużej mierze w dużych firmach to pracownicy przede wszystkim tworzą firmę. Wyobraź sobie, że jest ogromna firma, jest jeden szef i ma na przykład 50 pracowników. I nagle te 50 osób się zwolni jednego dnia. Może nie będzie tak, że firma zniknie, że splajtuje i inne takie rzeczy. Ale na pewno będzie bardzo ciężko temu pracodawcy. Więc on też musi cię szanować. Tak jak ty powinieneś szanować jego. Szacunek działa w obie strony. Bądźmy dla siebie człowiekiem, bądźmy dla siebie ludźmi. To jest bardzo ważne. W każdej kwestii. W każdym aspekcie życiowym. Naprawdę, przysięgam wam. Uwierzcie mi, że ja kiedyś byłem straszną, szarą taką myszką, która się bała własnego cienia. I naprawdę mam na to świadków. Ja sam to czasami nie wierzę, że taki byłem. Jak sobie przypomnę, to po prostu było straszne. Byłem taki, oj, przepraszam, że żyję w ogóle, że oddycham. Sorry w ogóle. Jak ktoś mi zrobił coś złego, to ja myślałem, że to jest moja wina. To było chore. Ale z każdym rokiem mojego życia ja kochałem rozwój osobisty, ja kochałem czytać, ja kochałem mądrych ludzi. Kochałem otaczać się mądrymi ludźmi i takimi, wiecie, rzeczami, które... czy rzeczami, sytuacjami, ludźmi, którzy mnie rozwijają, dzięki którym mogę coś więcej jakby zrozumieć, że moja świadomość życia, świadomość siebie wzrastała, z dnia na dzień to wzrastało. Ja uwielbiałem tą potęgę tej świadomości. W ogóle to brzmi jak w ogóle jakaś książka, tak jest taka książka Potęga Podświadomości, którą polecam, nie to nie reklama, lubię ją, tak samo książkę Secret, ale nieważne. Ale uwielbiałem tą potęgę tej świadomości, która rosła w mojej głowie i to było niesamowite. Naprawdę otworzyło mi to tak wiele drzwi i jestem mega za to wdzięczny. Losowi w ogóle, tym ludziom, tym sytuacjom. I sobie, że gdzieś tam otworzyłem taką lukę gdzieś w tej głowie i wchłaniałem to wszystko, co takie dobre i mądre. I to wszystko doprowadziło mnie do momentu, w którym pomyślałem, to moje życie i to mi ma być dobrze. I teraz tak. Pewnie ktoś pomyśli, co za egoista i w ogóle. Tylko słuchajcie, no moim zdaniem to jest po prostu dojrzałość. No, rodzimy się po to, przynajmniej ja tak mam, że urodziłem się po to, żeby to mi w moim życiu było dobrze. Oczywiście w taki sposób, żeby nie krzywdzić innych dookoła. I tu nie chodzi o jakiś egoizm totalny, ale zdrowy egoizm. Dla mnie to jest bardzo ważne. Więc kiedy to stosuję, to jest mi o wiele lepiej w życiu, naprawdę, uwierzcie mi. Doszedłem w końcu do momentu w życiu, w którym stwierdziłem, że moje życiowe puzzle będę układać tak, żeby jak już będą ułożone i spojrzę na obrazek z nich, to ja będę zadowolony, bo to jest dla mnie najważniejsze. Zawsze masz prawo powiedzieć nie, ale pamiętaj o tym, że w niektórych sytuacjach będziesz musiał albo musiała ponieść tego konsekwencje. I to jest właśnie taka świadomość życiowa i dojrzałość. Nie zawsze, ale często pracodawca nas wykorzystuje i nie możemy sobie na to pozwolić. Ja wiem, że są różne sytuacje życiowe, że ta praca jest dla człowieka bardzo, bardzo ważna, ale jeśli pomyślisz, jeśli podziałasz, jeśli zapytasz się kogoś bliskiego albo kogoś mądrzejszego, albo kogoś z jakimś doświadczeniem, co zrobić, to ktoś ci na pewno pomoże. Nie zamykaj się w jakiejś takiej gównianej sytuacji, bo zawsze jest jakieś wyjście. Zawsze. Uwierz mi, że ja też byłem w różnych sytuacjach, gdzie po prostu myślałem, że to jest koniec świata, że już się wszystko załamie. Naprawdę. Ja tutaj nie mówię o jakichś błahych rzeczach, ale naprawdę. Ja nie mówię tutaj na tym kanale o wszystkich rzeczach, bo niektóre są zbyt prywatne, ale ja byłem w takich momentach w moim życiu, że naprawdę myślałem, że to jest koniec. Ale nie był. Jak widać. I się bardzo cieszę. Zawsze jest jakieś wyjście. Każda, nawet najgorsza sytuacja, uwierzcie mi, ma swoje plusy, minusy. Czasami trudno je znaleźć, te plusy, ale one są. One gdzieś tam czekają schowane na nas, ale są. Naprawdę, przysięgam wam, że są. Więc nieważne, w jakiej teraz sytuacji w życiu jesteś, gdzieś tam czeka ten plus, ale musisz po prostu go znaleźć. Niektóre są tak małe, ale zawsze są. W asertywności też nie chodzi o to, żeby wszystkim mówić nie, 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 bo mi się nie chce, nie, nie, nie i nie. To nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby umiejętnie używać tego sformułowania nie. Umiejętnie, z głową i w odpowiednich sytuacjach. No chyba, że masz tak wyjebane, no to mów sobie nie, kiedy chcesz, ale to już twoja decyzja. Ale nie wnikam. Ale ja tutaj mam zamiar powiedzieć ci, żeby to nie wykorzystywać w odpowiedni po prostu sposób, że nie musisz zawsze mówić tak. Nie musisz wszystkiego robić, nie musisz na wszystko się zgadzać. No i właśnie, będąc już w tej pracy, to nie chodzi tylko o szefa i asertywność z szefem, ale chodzi też o asertywność do klienta. Nieważne, czy to jest klient personalny, czy klient jakaś firma, też masz prawo odmówić. Pamiętaj, że tylko w Polsce ja spotkałem się z czymś takim, że klient nasz pan, to jest dla mnie chore i powtarzam to po raz kolejny, że to jest debilizm i nie mam tutaj zamiaru obrazić moich klientów, ale oni wiedzą, że ja mam takie podejście. Żaden klient nie będzie moim panem, ani ja nie będę panem jego. To jest dwoje ludzi, którzy powinni się szanować, powinni się dogadać i tyle. Naprawdę, uwierzcie mi, tak jest, przynajmniej ja tak uważam. Jeśli ktoś sądzi, że klient jest jego panem, to szczerze mu współczuję, naprawdę. Im szybciej zrozumiesz, że wolno mówić ci nie, tym łatwiej ci będzie żyć. Ja tutaj nie mam zamiaru namawiać ludzi do buntu. Chcę namawiać ludzi do świadomości. Bo to jest bardzo ważne. Im bardziej moja świadomość się otwiera, tym lepiej mi się naprawdę żyje. Z dnia na dzień. Od kiedy nauczyłem mówić się nie i zachowywać się w sposób nie, to w moim życiu jest coraz więcej sukcesów. Spełniam swoje marzenia, swoje cele. Jak ja zacząłem mówić o moich celach w ogóle w rodzinie, wśród moich bliskich, o moich marzeniach, to uwierzcie mi, że 90% tych osób się z mnie śmiało. Że to jest dziecinne, że to jest żałosne, że tak się nie da, że to jest niemożliwe. Nie wyjdzie ci, nie uda ci się. Nie. Wszystko było na nie. Z każdym dniem udowadniam im, ale przede wszystkim sobie, że wszystko, co zaplanowałem, wszystko, o czym marzyłem, się spełnia. I komu jest łyso? Komu jest łyso? Tak, moi drodzy, to na razie tyle w tym filmie. Jeśli chcecie, to będzie kolejny odcinek z tej serii o asertywności. Dajcie mi znać, czy chcecie w komentarzu. No i jeśli odcinek wam się spodobał, to oczywiście kciuk w górę, nie zapomnijcie subskrypcji mojego kanału i dajcie mi znać, jak wy sobie radzicie z asertywnością. Czy bezproblemowo mówicie nie? Wręcz aż tak wiecie, nie? Czy raczej przychodzi to wam z jakimś tam delikatnym problemem? Czy w ogóle macie ogromny problem? Dajcie mi znać, jestem ciekawy. Życzę wam miłego dnia, nie dajcie się, używajcie świadomości i trzymajcie się. Hej!